Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg tyranii. Dobra, mamy teraz tam wschodnie skrzydło do zbadania. Bierzmy się do roboty. Jest jakiś przycisk. A, otwiera drzwi. To już by pomieszał. Dobra. Co my tu mamy? Ojej, kolejny przycisk. I jakaś dziura. Znikającego w ciemności dołu odwykłają odległy wyciek. Kiedy wyciągasz szyję, ledwo udaje ci się dostrzec zmory stłoczone na dnie. To lepiej tam nie wchodźmy. Okej? Okay. Oczywiście, że się wydarzy. O co ci chodzi? O co ci chodzi, Barik? Nie rozumiem. Dobra. Co my tutaj mamy? Tak. Musimy poznać ten talent, mówią wieki. Szczęście, Lantry niedługo awansuje, tylko że nie wystarczy jeden awans, aby zdobyć ten talent. Potrzebuje dwóch punktów. Okej, okay. Ale na pewno się wrócimy tutaj kiedyś. Dobra, coś zamkniętego? Wszystko. No i co my tutaj mamy? Zagłady. I tutaj na pewno będzie pułapka. Może na razie pójdźmy tutaj. Co tutaj mamy? Cykrapu. Kolejne drzwi. Cała masa ogników. I... Dobra, odstawmy się porządnie. O, jakoś w ten sposób. Nie mogę wam kazać, żebyście się zatrzymali, co? Siedzieć tutaj. Siedzieć! Ty zablokuj wejście. Okej, okay, dobra. I... Standard wrzucamy to. Oni ich teraz tutaj skupimy. Na co są wrażliwi? Są wrażliwi na ogień. To przykro mi. Przecież mamy dużo kolei ognia. Okej. Okay. Barik będzie się trzymał tam. Atakujesz w ogóle kogoś? No na to, że atakujesz. Dobra. Tak, musimy podejść bliżej, żeby użyć tego wybuchu. Już może najpierw użyjmy tego. Ładnie. Teraz ten wybuch. Tak. Goryla się będzie tak zabija w cieniu, będzie się tam kręcić, próbując dostać do środka, ale... Mniejsza o nią. No. Tak, ładnie się tutaj blokują. Okej. Okay. Będziemy mieli kolejną kulę ognia. Marek otrzymuje trochę obrażeń, ale daje sobie radę. Bez problemu. Możemy mu zarzucić tarczę. Okej. Okay. Ładnie. Uff. Okej. Okay. Idealnie. Blokowano osiągnięcie. Spostrzegawczość. Spoko. Co my tutaj mamy? Hydromancja. Zaklinanie pływów plus 15. Tylko Ep może tego użyć. Krap. Nie mamy w drużynie EP i nie będziemy mieli. Okej. Okay. Który użyjemy? Nie wiem. Którykolwiek. Czy to coś zrobiło? Nie wiem. Ten przycisk? Okej. Okay. Co my tu mamy? Tak, widzę.
Zaraz się przyjrzymy. Skrzydła zwiastuna. Okej, jest we wszystkim lepsza. Czas odzyskiwania gotowości minus 10%, zwiększa szybkość ruchu w walce. No, no to ewidentnie upgrade dla Barika. Weź to. To odstaw do skrzynki. Co my tutaj mamy? Masę krapu. Na ołtarzu starannie rozstawiono trzy naczynia, winiące na nich napisy przypominają symbole z ogniokluczy. Ognioklucz Ambir. Okej. Okay. Co jeżeli wstawimy wszystkie trzy ognioklucze tam? Wygląda na to, że nie możemy. Tak, klucze chyba się zapisują. Tak, są w schowku i nie można już ich wyjąć. Okej. Okay. Na ołtarzu starannie wniące na ich napisy przypominają symbole z ogniokluczy. Czy moglibyśmy coś tam wstawić? Jakieś błyskotki, które by symbolizowały ognioklucze? Granat, agat, helitrop. Zobaczmy opisy ognioklucza, czy nie pisze nic. Kamienie pomarańczowe, światło, nic nie pisze. Żeby jakieś, powiedzmy, błyskotki mogły odpowiadać jakimś ogniokluczom. Więc chyba z tym ołtarzem nic więcej nie trzeba robić, tak sądzę. Tylko mieliśmy wziąć stąd. Dobra. To jest jeszcze ta komnata, którą pominąłem. Tak, wykryto pułapkę. Możesz rozbroić ją. Ty możesz skoczyć na nich. Świetnie. Rozbrój ją najpierw. Ty trać, rzuć na nią tarczę. Dobra, świetnie, pułapka rozbrojona. Dobra, teraz ty musisz stantować ich wszystkich, bo ona zaraz padnie. Ty możesz rzucić to przyspieszenie. Okej. Świetnie. I teraz po kolei. Trać może wejść tutaj w środek i rzucić ten wybuch. Ty możesz nas zbroić wszystkich. Okej. Możesz rzucić tą więź. Ty ją ulecz. Okej. Dobra, na co oni są podatni? Na elektryczność. A silni są na zimno. Okej. Okay. Możesz rzucić jeszcze drugi oddech. Tak. Ty dostałaś jakieś dodatkowe rany? Tak, trzy, miała dwie. Tracz też dostał dodatkową ranę, więc ewentualnie będziemy musieli odpocząć zaraz. Ale spokojnie. Nie możesz tego rzucić drugi oddech? A tak, ona jest jeszcze żywa. A wymazanie zapisu już pewnie rzucił. Dobra, rzuć na nią siłę tytana, ona najwyżej się podleczy itemkami. Uff. Tak, ładnie piorun. Gość jest silny. Że uda nam się go spetryfikować. Albo go oszołomić.
Okej, rzucił się teraz na tracza. To mi się nie podoba, więc się cofnę. Okej. Rzuć to na tracza na wszelki wypadek. Ty możesz kolejną łyknąć zaraz. Kotkę. Dostałeś kolejną ranę? Nie, dalej masz 3, dobra. Dobra, spróbuję to przewrócić, chociaż pewnie to się nie uda. Powalenie, niewrażliwość, okej. No, za chwilę, może. No reason to tear. Not light slinking inside caves called old walls. Ciężkie rękawice skórzane, dobra, to nam niepotrzebne. Wywalaj ją z drużyny, jak stąd wyjdziemy, bo już mnie denerwuje. Zwrotka była dużo fajniejsza. Okej, okay, pancerz plus 4 przez 120 sekund, ty możesz to wziąć. Może się tobie przydać czasami, co? Plotanina korytarzy starych murów wydaje się nie mieć końca. Lichtarze i nich i nisze ciągną się wzdłuż masywnego kamiennego muru, tak daleko jak okiem sięgają i nikną w ciemnościach, okej? Okej, nie zauważyłem, że edykt burz to na nas oddziałuje. Obrażenia dystansu minus 20%, celność minus 10%. Okej, nie powiem, żeby to było fajne, ale... musimy jakoś z tym żyć. Te zmarowe sidła zostały zerwane dawno temu. Stąd pozostały sidła w tej części starych murów. Okej, dobra. Domyślam się, że to powraca, to jest wejście z powrotem do głównej części, tylko tylko z innej strony. Więc zbadajmy jeszcze tutaj. Okej. Okay. Sił rozbrój. Świetnie. Tutaj widzę kolejną taką samą. Tak, wszyscy to widzą. Okej, świetnie. I co my tutaj mamy? Więcej kluczów. Tak, domyślam się, że coś będzie stąd wychodzić, jak będziemy wkładać te klucze, więc zostawmy się od razu. Okej. Wygląda na to, że to był zły klucz. Okej, okay, co nam wyszło? Ogniki. Elektryczność. Ogień. A, okej, okay, dobra. Trzeba patrzeć, w którą stronę ta strzałka wskazuje. To mi dokładnie mówi. Po samej ikonce dzięki temu można rozpoznać, czy to jest słabość, czy odporność. Okej. Okay. Okej, okay, Lantry awansował, świetnie. Janusz też jest blisko awansu. Okej. Okay. Jakieś jeszcze inne czary do rzucenia? Nie za bardzo. Okej, okay. Dało się spetryfikować na koniec, ale... bez potrzeby. Dobra. Wygląda na to, że Grant nie jest właściwy. Zrzućmy Ambir. Okej, okay, też się cofa. Okej. Okay. Tracz cofnij. Ta. To nie najlepiej zadziałało. Ty ich stauntuj. I dobra, wybuch od razu. Oni są wrażliwi na zimno. Więc to właśnie im poczęstujemy.
Okej. Przestrach, niewrażliwość. Prowokacja, niewrażliwość. No to słabo. Tak. Lantry trochę oberwie, ale... ale daję sobie radę. Muszę mu jeszcze tarczę wrzucić. Okej. Zrobić ten swój specjalny rzut. Puf. Nie trafiłeś? Janusz. Jestem zawiedziony. Okej. Możesz lodowy kolec jeszcze nie. Dobra. Dobra, może awansujmy Lantry'ego, skoro już możemy. Okej, dobra. Dobra porada, zaraz to stosujemy się, tylko awansujemy cię o poziom. Dobra, teraz zwiększmy stanowczość. Dobra, i talenty, idziemy do tego, mówią wieki. Czyli rosną światła. Lantry uderza w cel, powodując przerwanie i redukując nienamacalny pancerz celu. W przypadku życia z ukrycia atak spowoduje również paraliż celu. Okej, czyli ochłonięcie, beznadziejne obrażenia, cel, wróg, przełamanie zaklęcia przez 37 sekund. Okej, to jest jedyna warta uwagi rzecz w tym. Ten skill rzadko atakuje z ukrycia, więc nie spodziewam się, żebym paraliż wykorzystał. Okej. No to zacznijmy od błękitnego, tak jak radził Lantry. Okej. To był ten właściwy. Teraz garn. Świetnie. I na końcu ampir. Okej, coś się otworzyło. Dokładnie. Drzwi dalej. Okej, zajmij się tym, Janusz. Świetnie. Dobra, kolejna. Schemat Wzgarda. Zawiera instrukcję wykucia legendarnego oszczepu zwanego Wzgardą. Tajemniczym metalu niezbędnym do wykucia grotu do szczepa. Do stworzenia tego przedmiotu potrzebujesz wieży w kuźni i odpowiednich materiałów. Okej. Tak właśnie, a propos naszej wieży. Czy możemy coś zbudować w niej? Nieznana wieża. Tajemnicze urządzenie. Możemy sobie rekrutów jakiś nająć. Nie wiem po co. A trener umiejętności. Trener umiejętności. Kupiec, łamacz mieczy, trener umiejętności. Szabrownik oferujący interesujące przedmioty. Trener umiejętności. Kowal, który systematycznie wykuwa broń. Samotna kieł. Trenerka umiejętności i życie wigorem uwiądem. Okej, ile mamy pieniążków? Stać byłoby nas na kowala. No oraz na tą Lysandrę. Uczy władania życiem wigorem uwiądem. Okej, wiecie co? No, zabawię się w to, jak już wyjdziemy z tych ruin. Kupimy paru tych trenerów i zobaczymy, co z nimi możemy zrobić. Bo na pewno mam pieniążki, a nie znalazłem na dobrego powodu, żeby wydawać je u kupców póki co. Okej, tutaj mamy kolejny symbol. Mówią wieki, więc zdecydowanie będziemy musieli go jeszcze sprawdzić. Okej, mamy ładny łuk, jakiś grobołuk. Okej, mamy jasny kamienny klucz. Tak, to chyba ostatni, którego nam brakowało. A ten łuk damy zwrotce później. Dobra. Bo
Dobra, co ty masz? Pioruny. No to piorunami cię poczęstujemy w takim razie. Puf, ładnie. Teraz kula ognia. Okej, ty rzuciłeś tą siłę, fajnie, on rzucił to od razu na zabija w cieniu, więc bardzo ładnie to zrobił. Pochwalam to, rzucę na nią jeszcze tam pancerz, bo chyba się na nią skupili. I jedziemy dalej. Okej, pochłonięcie ognika, ciekawe, pochłonił swojego kolegę, ale sam się uleczył. Ciekawa rzecz. Okej, zamroziliśmy go. Jeszcze go spetryfikujemy. Chaotyczny wybuch, również czemu by nie. Powalić, chociaż oni są odporni na powalenie, ale... dla treningu. Nawet nie zdążyliśmy. Okej, całkiem sporo doświadczenia dostaliśmy. Lantry ma 1/4 poziomu. Będę musiał pozbierać te wszystkie znaki. Aż mnie korci zobaczyć, co to... Tak, bardzo ciekawi mnie, jakie zaklęcia teraz pominęliśmy przez to. Okej. Weź ty skocz na pierwszego z brzegu. Okej. Już możecie przestać się skradać. Po prostu naparzamy się. Okej, co oni są? Wrażliwość na ogień, świetnie. Okej. Mam już tą tarczę, mam to rzucę ją z powrotem na zabija w cieniu. Tak, z tymi ranami dosyć szybko otrzymuję obrażenia. Może pomóżmy tutaj. Okej, ty ulecz ją. Okej, chyba elektryczność... Nie, elektryczność nie stosujemy. Okej, dobra. Puf. Okej, ładne wykończenie wybuchem. Dasz radę, Janusz, nie narzekaj. Okej, tutaj chyba... Tak, wróciliśmy się do punktu wyjścia. Ale mam jeszcze dwa wyjścia, których nie zbadałem. Więc zróbmy to. A czy chcę odpocząć? Czemu by nie? Mamy tyle zestawów odpoczynkowych, że nie grozi nam zużyć parę. Chociaż Janusz by się zaraz wyleczył przy level upie. A właśnie, nie zaglądałem ostatnio do zaklęć. Nasza wiedza od sporego czasu dużo wzrosła. Myślę, że możemy sobie pomodyfikować zaklęcia i poddać dodatkowe akcenty, co? Na przykład tobie możemy dać zasięg dodatkowy i odzyskiwanie gotowości. Tak. Śwież? Mistrz wiedzy. Okej, to co był ten achievement? Stwórz zaklęcie wymagające wysokiego poziomu wiedzy. Okej. Raczej chcemy? Czy chcemy dawać kuli ognia również? Tę opcję. Ogień zimno. Przeciwko unik. Obszar działania. Czekaj, czekajcie, zasięg 10 metrów, obszar działania, wróg, obrażenia. Gdzie tu jest zasięg?
Nie wiem, zaraz to porównamy. Chyba na żywce po prostu będzie najszybciej. Ok. Czy coś jeszcze mogę? Nie. Tak, tego nie mogę zmienić. A ty? Możesz to gotowości dodać. Zasięg. Możesz dodać to? Możesz. A nie. Tak, ty masz tylko 88 wiedzy. Co możesz dodać? Zasięg. A tutaj możesz dodać gotowość. Ok. Moglibyśmy w sumie im jeszcze dać po jakimś zaklęciu. Powiedzmy... Chociaż nie. Im dawać... Ich celność byłaby strasznie słaba przy czarowaniu zaklęć, więc marnowaliby tylko czas. Lepiej niech ten czas wykorzystają, atakując po prostu wręcz. Okej, tak jak mówiłem, weszliśmy tutaj, gdzie wcześniej było zamknięte. O nie, okej, dobra, przeszliśmy od razu do zachodniej. Do zachodniego. Do you see any sigils or switches? I'd wager one's nearby that'll get us across. Tak, przeszliśmy z powrotem do zachodniego. Do zachodniej części, więc spoko. To teraz się wróćmy i zobaczmy to drugie wyjście. Które jest tutaj? Dobra, gdzie to nas zabierze? Okej. Okay. Jest wejście na szczyt wieży morskiej. W sumie chyba już moglibyśmy to aktywować. Okej, okay, to jest ostatnia część. Tak. Świeży odcisk wycie... Tak. Wydaje się, że ma coś wspólnego z symbolem na posadzce wieży. Dokładnie tak. Zróbmy może to teraz, zanim się wrócimy do środka. Gdzie to mamy? Tutaj? Adres węglam, wieża morska. Chyba tak. Jesteśmy w wieży morskiej? Tak, jesteśmy w wieży morskiej. Mamy już cały odrys, więc teraz musimy go tylko skopiować i będzie fajnie, dobra. Tutaj musimy zacząć od takiego trójkąta. Więc... Wiecie co, sam Janusz może to zrobić. Okej, ciach, ciach, ciach. Dobra. I teraz takie macki zaczynające się od podstawy trójkąta. Idące w górę. Tak. Idą w górę, potem się załamują troszkę i opadają. Więc dobrze będzie, jak pójdziemy tędy. Tędy. I tędy. Raz stąd tutaj. Stąd tutaj. I stąd tutaj. Świetnie. Tego nam brakowało w poprzedniej wieży, w której byliśmy. Brakowało właśnie nie nam paru run. Już zrobimy te runy. O, patrzcie nas tutaj. Tutaj jest odcisk już. Już zrobimy te runy, to... rozszyfrowanie tego jest błahostką, ale brakowało nam tych run. Okej, dobra. W następnym odcinku wchodzimy na szczyt góry, zobaczymy co tam się wydarzy i potem wracamy do środka,
do środkowej części, rozwalić tego ognika dużego, który tam był uwięziony i zdobyć to, po co przybyliśmy tutaj. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!